Rzemieślnicze wędliny od Schabińskiej. U Schabińskiej sklep. Polecam, sprawdziłem. Wiem, co dobre. Ze wschodu Polski, z Beskidu Niskiego. Ja polecam. Wy macie wybór. Kapitan Lisowski. Szanowni Państwo, zapraszam dzisiaj do materiału lekko składankowego. Materiał dotyczy jak najbardziej tego, co za moimi plecami, czyli afery Crabgate. I składa się z dwóch części. Wypowiedzi moich dwóch kolegów, Piotra Zbiesa oraz Bartka Kucharskiego, stanowiły istotny motyw materiału, jaki został wyemitowany w stacji TVN, aby przedstawić, jak sprawa wygląda i czy ma to znaczenie dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, przez to dla polskiej gospodarki i polskiej armii, czy też nie. Cieszę się, że taki materiał powstał. Jest mi bardzo miło być w tak dobrym towarzystwie, ale kilkanaście, może kilkadziesiąt sekund materiału versus dużo większa ilość nagranego materiału spowodowały, że postanowiłem połączyć to, co mówiłem więcej na zadany temat przez pana redaktora Szotę. W związku z czym zapraszam Państwa na kompilację składającą się z materiału z faktów TVN z udziałem moich kolegów oraz moim oraz niewykorzystany materiał na ten temat z moimi wypowiedziami. Dziękuję. Przemi wobec kłaniam się. Mariusz Błaszczak znów na zakupach za ponad 12 miliardów złotych. Polskie wojsko będzie miało kolejne koreańskie armatochaubice. Eksperci pytają, dlaczego minister nie robi akurat takich zakupów w Polsce. Mógłby zamówić polskie kraby, ale nowych zamówień nie ma. O szczegółach Paweł Szot. Koreańskie armatochaubice K9. Minister Błaszczak zatwierdził umowę na zakup 152 takich dział. To niezwykle ważne, żeby te wszystkie kontrakty, które zawarliśmy, były kontynuowane, żeby wyposażać Wojsko Polskie w nowoczesną broń. Mają kosztować ponad 12 miliardów złotych. Rząd PiS po przegranych wyborach nie powinien zaciągać już poważnych zobowiązań, podejmować dużych inwestycji, dużych zakupów, ponieważ to już jest zobowiązanie przyszłego rządu. To drugie już zamówienie na zagraniczny sprzęt, którego odpowiednik jest produkowany w Polsce. Kraby ze stalowej woli udowadniają swoją wartość w Ukrainie. Każde dodatkowe kupione działo K9 czy też innego typu oznacza, że będzie mniejsze zapotrzebowanie na kraby, gdzie przypominam, że krabów łącznie zamówiono znacznie mniej niż K9. Gdy ponad rok temu resort obrony zamawiał w Korei pierwszą transzę 212 haubic, tłumaczono, że polski przemysł nie podołałby zapotrzebowaniu, które nagle wzrosło po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Moce huty są tak naprawdę w 100% wykorzystane aż do 27 roku. W czerwcu tego roku rząd Prawa i Sprawiedliwości dofinansował polskiego producenta krabów kwotą 600 milionów złotych, ale za wsparciem finansowym nie poszły zamówienia. Ministerstwo Obrony Narodowej zależy na szybkim dokupieniu dodatkowej liczby armatochaubic bez uwagi na to, czy polska grupa zbrojeniowa może dostarczyć wymaganą liczbę. A możliwości polskiego przemysłu rosną. Przed wybuchem wojny w Ukrainie z huty Stalowa Wola wyjeżdżały 24 haubice rocznie, bo takie były zamówienia od polskiej armii. Firma już zwiększyła swoje moce produkcyjne do 40 dział rocznie. Za 3 lata po wykorzystaniu państwowej pomocy i otwarciu drugiej linii produkcyjnej w Łabędach roczna produkcja krabów osiągnie 160 sztuk. To więcej niż produkują Koreańczycy. W żadnym wypadku to nie jest koniec krabów. Kraby kupujemy i kupować będziemy. Jeśli chodzi o kraby, mamy umowę z 2016-2022 roku. Tam jeszcze są dostawy. Mimo takich zapewnień, nowych zamówień na kraby wciąż nie ma. Jest za to potencjalny problem z amunicją wydłużonego zasięgu. Ministerstwo Obrony tak bardzo się spieszyło, że nie dokonało najbardziej banalnej rzeczy, jaką jest porównanie w dwie strony. Porównanie po pierwsze, amunicji koreańskiej. Czy będzie ona dobrze działała w naszych krabach? Oraz porównanie drugie, czyli czy amunicja, jaką obecnie stosujemy, będzie na pewno dobrze działała w automatochaubicach K9. Przed zakupem w Korei nie przeprowadzono testów. W kraju nie da się ich zrobić, bo nie ma odpowiednio dużego poligonu. Paweł Szot, fakty. Czy to jest tak, że amunicja z kraba pasuje do K9, nie pasuje, czy my po prostu nie wiemy w rzeczywistości? Panie redaktorze,
Tu trzeba powiedzieć konkretnie. Ministerstwo Obrony tak bardzo się spieszyło, że nie dokonało najbardziej banalnej rzeczy, jaką jest porównanie w dwie strony. Porównanie po pierwsze amunicji koreańskiej, która właśnie do nas płynie w liczbie chyba co najmniej 100 tysięcy sztuk kompletów. Czy będzie ona dobrze działała w naszych Krabach? Oraz porównanie drugie, czyli czy amunicja, jaką obecnie stosujemy, Polska, będąca klonem de facto amunicji słowackiej, lub też amerykańska, którą możemy mieć, będzie na pewno dobrze działała w automatochaubicach K9, wersja tak naprawdę A1, bo o A2 jeszcze nie ma w tej chwili mowy. I tego prostego badania porównawczego nie przeprowadzono w ogóle. Ale czy od razu trzeba było przeprowadzać kompleksowo całość? Niekoniecznie. Norwegowie, kiedy wzięli do siebie na testy armatochaubice K9, jak najbardziej są z tego wyniki tychże testów i wynikiem było to, że poprosili o dokonanie istotnych zmian w konstrukcji zamka, aby dostosować tą K9, jej armatę, do takiego zakresu amunicji, jaki oni będą preferowali. Czyli był dowód na to, że na pewno jakieś różnice, być może niewielkie, ale istnieją, ale nie skorzystano z tej wiedzy, a na pewno Norwegowie by się nią mogli podzielić. Lub też druga możliwość, wysyłamy Kraba do Norwegii, również element marketingowy, i wykonujemy porównawcze strzelania obok stojącej K9, będącej na testach w Norwegii. Nasza amunicja tam jedzie, da się to wszystko zrobić. Co więcej, gdyby już nawet nie tam, to testy w Polsce tylko w jednym miejscu można co prawda przeprowadzić, bo obecne przepisy nie dopuszczają naszych poligonów lądowych, wojsk lądowych, do tego, żeby takich testów na dystansie 40 km maksymalnych, chcielibyśmy też to wiedzieć, czy to działa, sprawdzić. Jedynie w Ustce i to przy pewnych specjalnych, dodatkowych obostrzeniach da się takie coś na tym poligonie sił powietrznych zrobić. Tymczasem tego prostego badania nie wykonano. I to jest ewidentna wina Ministerstwa Obrony i pewnego poziomu pośpiechu nie da się wziąć jako tłumaczenie dla takich zaniechań. Znaczy to ja mam rozumieć, nie wiem, kupujemy samochód za 100 tysięcy złotych, to chcemy się nim przejechać. Oczywiście. To możeśmy się nie przejechali nawet K9? Powiedzmy, że nie sprawdziliśmy na pewno, czy paliwo, jakie się do niego wlewa, może być takie, jakie stosowane jest u nas, czy może tylko i wyłącznie takie, jakie stosowane jest w kraju producenta. Tak bym to bardziej porównał. Mm-hmm. No dobra. A jeszcze druga kwestia. Rozmawialiśmy, czyli tak, nie wykonano tych testów. Rozumiem, że jakby to jest... Jest jeszcze druga kwestia dotycząca K9 i Kraba. Od samego początku były zarzuty, że zakup K9 jest pochopny, że nie sprawdzono, czy polski przemysł zbrojeniowy jest w stanie, nie wiem, tą lukę olbrzymią, którą trzeba było wypełnić własnymi siłami. To jest pana zdaniem albo Krab, albo K9, czy one mogą ze sobą współistnieć i polski przemysł nie jest spisany na straty w tej kwestii? Panie redaktorze, o tym, ile będziemy potrzebowali armatochaubic tego typu, nie mniej niż, było wiadomo od roku 2017, od opublikowania strategicznego przeglądu obronnego. Wiadomo było, że co najmniej 500 tego typu sprzętów będziemy potrzebować. Czy można było wtedy, była ciągłość władzy przez 8 lat, czy można było uruchomić program odpowiedni dofinansowania taki, aby powstała równoległa druga linia, aby zwiększyć zdolności produkcyjne? Nie, nic w tym zakresie nie zrobiono aż do czasu wybuchu wojny na Ukrainie, a i to nie od razu, tylko z dużym poślizgiem. Zamówiono dosłownie tylko 48 sztuk przecież, więc żaden wielki show, a teraz kupuje się setki armatochaubic za granicą. Wielu ekspertów mówi nawet, że ten zakup, po tym jak 212 jest w umowie pierwszej, to teraz te kolejne 160 sztuk w umowie drugiej, to jest dopiero ten gwóźdź do trumny dla programu Krab, co jest zdecydowanie wbrew interesowi, tak bym powiedział, jako całości Polski, a nie tylko polskiego przemysłu obronnego, bo historia trudnych relacji polskiego przemysłu obronnego i Wojska Polskiego jest dosyć dobrze znana i nawet dosyć dobrze opisana, ale pewne rzeczy, jeżeli są tak dobre, jak w tym wypadku ten produkt, jakim jest Krab, no to nie można
zarzynać tego pomysłu i podważać jego zdolności eksportowych poprzez to, że kupuje się coś bardzo bliskiego, ale nie to samo, do nas. I brak takiego testu, jaki powinien być wykonany jako elementarna rzecz, jest porażający. Ale nie tylko to jest dziwne i trudne, bo skoro wiadomo od tak dawna było, dało się to zaplanować w czasie, zaplanować też w odpowiedni sposób lepiej finansowanie tego, a wiemy, że w chwili obecnej to finansowanie jest rzeczą nie do końca wiadomą i nie do końca pewną, czy właśnie tak będzie, jak miało być, bo cały ten fundusz wsparcia sił zbrojnych też nie do końca zgromadził tyle środków, co miał zgromadzić. Próba plasowania naszych polskich obligacji za granicą cały czas trwa. Co prawda przy obecnym kursie dolara jest to nawet w miarę korzystne, no ale niestety nie wypełniono celów, jakie postawiono przed tym funduszem. Co więcej, błąd, jaki robimy, i to trzeba powiedzieć jasno, w porównaniu z taką na przykład Rumunią. Rumunii, zamawiając HIMARSy, zamawiając haubice, zamawiają kompletne moduły dywizjonowe, czyli razem ze wszystkim. Tak, żeby ten dywizjon postawiony w dyspozycji armii miał już tam odpowiednią ilość i właściwe docelowe wozy dowodzenia, stacje radiolokacyjne, pola walki, wozy amunicyjne, remontowe i tak dalej, i tak dalej. U nas się zamawia osobno sprzęt strzelający, a potem nie wiadomo kiedy będą zamówione właśnie całe wozy z zakresu dowodzenia i logistyki. I to jest największy błąd w tym wszystkim, bo może się okazać, że już będziemy mieli i oczekiwania przełożonych już będą, jak gdyby to był komplet, a tymczasem będzie to jeszcze niepełnosprawne, bo będą tylko działony same i będą, o ile już będą, ludzie do tego wszystkiego. Przypomnę, że znane są przypadki, że wprowadzenie nowego dywizjonu krabów do jednostki artyleryjskiej, nie do brygady zmechanizowanej, tylko do jednostki artyleryjskiej, powodowało, że trzeba było gołocić pozostałe dywizjony z ludzi, no bo tu są duże, pięcioosobowe załogi. I skąd tych ludzi do tego wszystkiego? A ja, broń, jaką jest artyleria, zawsze jest tą bronią uznawaną za mądrzejszą i trzeba tutaj ludzi o odpowiednim poziomie wiedzy, przynajmniej minimum technicznego, żeby mieli. I takich ludzi trzeba do tej artylerii wziąć. Same wyzwania z tym związane są też bardzo duże, liczone w dziesiątkach tysięcy ludzi. I ja nie wiem, skąd Ministerstwo Obrony będzie tych ludzi brało, bo na tą chwilę spójnej wizji w tym zakresie nie ma. Więc mamy kilka błędów. Błąd pierwszy, od 2017 roku było wiadomo, ile będzie tego potrzeba, bo artylerzyści jako tacy cały koncept w tym zakresie przygotowali i opracowali. Potem nie dogadano się z przemysłem obronnym, żeby zwiększyć jego zdolności produkcyjne, więc też nie zamawiano odpowiednio dużo. A kiedy już wybuchła wojna na Ukrainie, bynajmniej stwierdzono, że lepiej jest kupić produkt zagraniczny, niż lokować pieniądze w naszym biznesie. To jest absolutnie w drugą stronę względem tego, co zrobili Amerykanie z pomocą dla Ukrainy, bo 90% z tego trafiło do rodzimego przemysłu, bo skoro z magazynów schodził sprzęt starszy albo dłużej już przechowywany, ale w zupełności sprawny i nowoczesny i jechał na Ukrainę, to w jego miejsce wchodzą rzeczy nowiutkie, które będą mogły być przechowywane. Tak jak na przykład ładunki miotające do artylerii przez 15 lat w odpowiednich pojemnikach hermetyzowanych. I kolejny błąd, nie sprawdzono w formie testowej organoleptycznie wymienności amunicji stosowanej obecnie dla Kraba z armatochaubicami koreańskimi oraz koreańskiej amunicji z naszymi krabami. Co więcej, jest jeszcze jedna rzecz. Nie wiemy nic o tym, jak zachowują się armatochaubice K9 z amunicją precyzyjną typu Excalibur, typu Volcano. Tymczasem mamy już potwierdzone dane z Ukrainy, że kraby nie tylko akceptują praktycznie całą natowską, a Korea członkiem NATO nie jest, ale całą natowską amunicję oraz bardzo dobrze strzelają z amunicji precyzyjnej, takiej właśnie jak Excalibur i Volcano. I tu jest, powiedziałbym, najwięcej niedomagań, jeżeli chodzi o program armatochaubic dla polskiej armii. Rzemieślnicze wędliny od Schabińskiej. U Schabińskiej sklep. Polecam, sprawdziłem. Wiem, co dobre. Ze wschodu Polski, z Beskidu Niskiego.
Ja polecam. Wy macie wybór. Kapitan Lisowski.